No cześć, to Tengi StarCraft, zapraszam na analizę kolejnej powtórki ze StarCrafta, na ten sobie Warlordu. Sorry do Warlordu, że mi się tak długo zeszło. No ale na serio, miałem dość napięte, długie dni. Mimo tego, że w sumie w ogóle tego nawet nie planowałem tak do końca, ale w sumie jest fajnie. Dobra, przechodzimy już do powtórki. Dobra, jeszcze tutaj wiadomość, jest sprawa te replaye, co wysłałem. Dobra, czyli zobaczymy tę powtórkę od ciebie. Myślałem, że jeszcze jakąś masz wiadomość. Spytałeś się mi, jakie piwo najbardziej lubię. Powiem ci, że nie mam ulubionego, w ogóle mało piję, także nie mam niestety jakiegoś typu, ale lubię sobie różne. Każdym razem jak jestem, to próbuję jakiegoś innego. Bo w sumie czemu nie, prawda? Po co mam pić to samo, skoro jest po prostu miliard różnych typów. No ale dobra, przechodząc już do rozgrywki. Widzę, że barykada na rampie jak najbardziej słusznie, zwiat po pylonie, starasz się blokować haczerkę, wszystko jak najbardziej w porządku, no póki co. Pierwszy mały błąd, czyli nie masz 19 probki zakolejkowanej, ona się tutaj powinna robić, masz leciutki przestój. Czy tam może też wcześniej się jakiś zdarzył, no ale to tutaj już zwracam uwagę, nie? Jeszcze zobaczmy skróty klawiszowe, widzę, że jest dobrze, masz zwiadowcę i masz Nexus w głównej bazie. Ale dobrze jakbyś też może i nawet tego gatewaya sobie jakoś przypisywał, no ja robię go pod czwórkę. Tutaj kolejny mały błąd, ale zauważalny, czyli masz tutaj 17 probek, ta 17 powinna być na asymilatorze. Ta 17, wiesz, no ta jedna. Ewentualnie możesz dwie wysłać i wtedy będziesz mieć 15 na minerałach, dwie na gazie, potem 3 na gazie, potem z portem 16 na minerałkach. Tak robią już ci absolutni progamerzy, tak zauważyłem, że optymalizują. Ale możesz mieć po prostu, tutaj masz 16 i potem Rally Pointa przestawiasz z Nexusa na Simulator. Wtedy będzie ci trochę prościej. No i tak, Nexus na 19 bądź 20 supply'u i Cybernetic Core zawsze na 20 supply'u się robi w tym otwarciu. Czyli teraz w sumie. Czyli w sumie teraz, dokładnie. Sprawka, twój zwiadowca, widzę, że dalej sprawdza, co tam się dzieje. No i teraz kolejny błąd, czyli zrobiłeś pylona przed asymilatorem. Najpierw jest drugi asymilator, dopiero potem pylon. Bo to jest po prostu bardziej optymalne. No i tutaj twoja decyzja, czy zrobić tego pylona w tym miejscu, czy można gdzieś tutaj, żeby ukryć technologię, ewentualnie możesz zrobić tutaj, jeżeli zobaczyłbyś szybki ekstraktor i szybki spawnik pulo przeciwnika przed ekspansją. Co nie? Ekstraktor spawnik pulo przed ekspansją. To wtedy praktycznie zawsze rób pylona tutaj, żeby obronić się przed potencjalnym dropem zerglingów. Ale to tak mówię ci przyszłościowo, w tej grze akurat jest wszystko w porządku. No i tutaj kolejna sprawa. Właśnie ze względu na to, że dostawiłeś ten asymilator po dopiero drugim pylonie, to masz trochę za mało gazu, żeby adeptkę, widzę, zakolejkować i tutaj widzę, że jeszcze Twilight Council do tego, także masz po prostu trochę mniej gazu niż mieć powinieneś. No tutaj kolejny błąd, nie kolejkujesz od razu adeptki, ewentualnie Stalkera. Bo to jest tak, że robi się na ogół albo adeptkę Stargate'a, Warpgate'a, albo adeptkę Warpgate Twilight Council, nie? Raczej nie rób najpierw Twilight Council przed Warpgate'em i adeptką, bo zanim się skończy Warpgate, to ty już te ulepszenie będziesz w sumie posiadać. Warpgate się dość długo robi, nie? Także ten Twilight Council może być sekundkę, czy tamte, nie wiem, 15 sekund później, żeby się ulepszenie zrobiło. No jak widzisz, właśnie dalej gazu do końca nie ma, żeby to zrobić. Także ten początek troszeczkę sobie popraw, będzie lepiej. Dobrze, że masz przypisane dwa Nexusy pod skrót klawiszowy, tylko od razu w momencie postawienia Nexusa dawaj Rally Point jeszcze, jak on jest tą kulką, na minerał, nie? Bo teraz na przykład ci propka stoi przy Nexusie, nic nie robi. Kolejna rzecz. Nie, dobra, może jest, powiedzmy, że jest ok. Tylko że jak właśnie masz tak późno Warpgate'a, to nawet z tego gateway'a możesz adeptkę produkować zwyczajnie. I z głównej bazy widzę, że Rally Point już jest, ok. Chronobus powinien pójść na Twilight Council. No i niestety na Warpgate'a też. Znaczy ogólnie na Warpgate'a się za bardzo nie używa, bo powinieneś go od razu zakolejkować. Jeżeli grzesz adeptki jak Stargate'a, to przypominam, że dopiero po Stargate'cie zaczyna się Warpgate'a. Ale w tym wariancie od razu musisz Warpgate'ować szybko. Dobrze. Zobaczmy, co wiesz. No póki co nie wiesz za dużo. Pierwsza adeptka, dlatego się robi od razu po zakończeniu Cybera, a nie tę budowlę technologiczną, bo ona ma polecieć zobaczyć, czy ma trzecią bazę. Jak nie ma trzeciej bazy, no to się boisz. To robisz wtedy Mothership Core'a, wtedy na pewno tutaj szybko też pylona dostawiasz i obawiasz się wczesnego ataku, bo teraz to grasz tak trochę na ślepo. Jakby cię zolinował, to mógłby cię pokonać, nie? Także pierwsza adeptka zawsze leci sprawdzić, czy ma trzecią bazę, no chyba że zauważysz ekstraktor spawnik pool przed ekspansją, no to wtedy może lepiej, żeby została w bazie i się bronić. I wtedy też Mothership Core tuż po Twilight Council się dodaje. No i cały czas robisz adeptki. No tutaj kolejny błąd, czyli przez dość długi czas mieć przystoję w propkach, bo to już widzę, że masz ich trochę za mało. I teraz nawet też tak jest. Także cały czas rób probki, zwłaszcza jak chcesz ekspować dalej, no to już w ogóle potrzebujesz bardzo dużo probek, bo jak się, zanim się ten Nexus ukończy, to ty jeszcze nawet nie będziesz mieć naturala wysaturowanego, nie? Dobra, już widzę, że się kończy tutaj to wszystko. No, więc normalnie, jakbyś to wszystko zagrał poprawnie, to byś wyszedł 30 sekund wcześniej.
30, nie? A to jest bardzo dużo w sumie. Czyli byś miał 7 adeptek, pierwsze 3. Czekaj, pierwsze 4 nawet się robi z pierwszego gateway'a, tak? Potem jest jeden warpin i od razu wylatujesz tymi cieniami. Także do tego dąż. Ale też się mega nie przejmuj. Jak będziesz wychodzić 4,25, to też już będzie ok. 7 adeptkami kończącymi się ulepszeniem do glewi. Dobra. No tutaj kolejny taki bon właśnie zauważalny to oczywiście nie zajęcie tych asimilatorów. No ale największy do tej pory to oczywiście ten z probkami, że nie robisz probek non-stop. Z tego bardzo dużo potem złego wynika oczywiście. I teraz zobacz, jest akcja, nie? Jest akcja. To ty tak jak się zaczyna akcja, to bardzo wielu progamerów kolejkuje sobie po prostu więcej probek w Nexusach, bo w tym momencie nie robią ci się żadne. I patrz co się dzieje. Patrzaj co się dzieje nawet. Cały czas nie robisz probek, cały czas nie robisz probek. Ja wiem, że mi krujesz, ale cały czas nie robisz probek, nie? A mógłbyś, bo w zasadzie tutaj nie ma za dużo, znaczy no już jest dużo do mikrowania powiedzmy, ale w momencie jak przesłałeś shade'a, ja ci pokażę to nawet. Zobacz. Teraz na przykład wchodzisz, używasz shade'a, czekaj. No dawaj, użyj shade'a. O, teraz użyłeś shade'a i w zasadzie teraz to możesz no stargetować szybko 4 drony, nie? Zaznaczasz tam te probki, komendę ataku i z shiftem na każdą dronę. I wtedy szybko przeskakujesz na piąteczkę, klikasz piąteczkę, kolejkujesz proby, tam no przynajmniej za 4, może nawet 6, żeby się cały czas robiły. No i potem wracasz do mikrowania tymi adeptkami, bo pewnie shade już się tam będzie kończyć szybko. Także musisz, wiesz, coś tam jeszcze wpleść w całą akcję. Żeby było wydajnie. Tutaj bardziej w drony staraj się celować. Tutaj jest hold position jakby, co można mikrować też adeptkami, bo one wtedy, jak nie mają zasięgu do Queena, to będą atakować drony. Tak to działa z hold position. No i tutaj widzę, że wyleciałeś. Dobra, w każdym razie, zabrakło oczywiście też dodania asymilatorów, zrobienia robo, gateway jakieś się tworzą, no ale najważniejsze to tych probek, nie? Tutaj znowu nie masz Rally Pointa na minerałach. Więc nawet jakbyś robił te proby na skrócie klawiszowym, jak mówiłem, to też by się one za bardzo nie robiły. No, archony nie przechodzą w takim wąskim przejściu, dlatego on się tutaj trochę kotłuje. Musisz po prostu o tym pamiętać i je przyzywać od razu w trzeciej bazie, bo inaczej to za bardzo nie wyjdą. Chyba, że sobie gateway'a zniszczysz albo warpizmem przelecisz i przeniesiesz, przetransportujesz. Dobra, jakby co to na trzech bazach staraj się mieć 8 gateway'ów, 2 robo. I do tego dąż. Taka presja adeptkowa, ale za tym wszystkim graj makro. Aha, i tak, pierwszy warpin po adeptki. Tak, robisz 4 adeptki z gateway'a, pierwszy warpin 3 adeptki, łącznie 7, wychodzisz 4,25, tam 4,15, jak już jesteś dobry. I potem kolejny warpin, 3 kolejne jednostki to są zawsze praktycznie sentry. Sentry, no i też Mothership Core oczywiście, żeby bronić trzeciej bazy. Tutaj ze dwa pylony też powinny być dość szybko. Pamiętaj, zrób te sentry, bo jak nie zrobisz sentry, a twoje adeptki w miarę szybko padną, czy tam ogólnie zgubisz je w akcji. To sentry muszą potem sprawdzić, co gra przeciwnik, nie? I właśnie ta sentry ci to powinna powiedzieć za moment. No przynajmniej jedna jest, no już zawsze coś, nie? Ale no powinny być trzy, no bo wiadomo, musisz częściej sprawdzać, czy przypadkiem on może nie zmienił swoich zamiarów. Nie wiem, czy tam poleciałeś na zwiad czymkolwiek. Aha, jak już postawisz tę trzecią bazę, to trzy budynki, jakie robisz, jakie musisz mieć raczej, to Facility, Twilight i Forge. No to Twilight już masz oczywiście, więc tylko Forge'a z robo dostawiasz tuż po trzeciej bazie i tuż po tych sentry trzech, o których powiedziałem. No i wtedy masz te trójce powiedzmy, potem to już tylko trzeba tę trzecią bazę wysaturować, zrobić 8 gate'ów, dodać gazy i będzie w porządku. No i potem jeszcze drugie robo, czyli łącznie na trzech bazach masz mieć minimum 2 robo, 8 gate'ów. Nie będzie pan zadowolony. No i 3 sentry w kompozycji, potem wiadomo, dużo immortali, archonfi. Powolne przejście w Storma i czwartą bazę. No, fajnie, że ją tutaj grasz, także nie jest źle, nie jest źle. Aha, i staraj się tutaj też blokować budynkami dojście do swojej trzeciej bazy. No tutaj oczywiście taki błąd w miarę podstawowy, aczkolwiek no nie wiadomo, czy Zerg to wykorzysta, mianowicie no masz po prostu dużo takiej drobnicy, która ginie od kilku bejnów, nie? Więc to jest duża wada tej armii, dlatego właśnie robi się podwójny robot, dlatego też powinieneś ciągle robić immortale. Ale oczywiście najpierw Warprisma, no chyba, że widzisz, że on cię szybko, mocno atakuje, no to wtedy już te immortale jak najszybciej. Ale jak tylko widzisz, że masz chwilę luzu, od razu Warprism, od razu lecisz tam na godzinę 9 bądź też 12. No lepiej na 9 według mnie. Jest więcej możliwości. I harasujesz. Jak zamierzasz w jedno miejsce zaatakować teraz, to
spróbuj też z drugiej strony zawsze wlatywać jakimiś dwiema, może nawet czteroma adeptkami. Czyli na przykład zobacz, teraz idziesz na godzinie 9, to powinieneś w tym samym momencie, jak już wychodzisz, wysłać tutaj ze 4 adeptki i dalej kierować swoje kroki w okolice tej bazy. No niestety ta armia jest bardzo, bardzo słaba właśnie przez podatność na Bane'y. Bardzo słaba, bo zazwyczaj w ogóle zalotów nie ma się głównej armii. No troszeczkę można jakoś szybko uzupełnić, podczas bitwy też można, ale z reguły ty chcesz mieć w zasadzie same Archony, Immortale i Storma, nie? No i te kilka Sentry. Także to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Lepsze byłoby, gdybyś na przykład tutaj teraz warpował z 10 zelotów, nie? W momencie jak on już tutaj zaczyna do ciebie, zaczyna się tu pojawiać, o teraz jakbyś mu zrobił tutaj warpina 10 zelotami, zaczął go bić, to by było lepiej. Także ten warpizm też mógłby tutaj przelecieć w to miejsce. Te 4 adeptki, co ci powiedziałem, mogłyby się wbić, załóżmy nawet do tego naturala i by było już naprawdę fajnie. Bo taka jak atakujesz w jedno miejsce, no to niestety łatwo się to stosunkowo broni. Chociaż zobaczymy jeszcze, jak on się tam na stormy załaduje, bo widzę, że dość soczyście. No chyba nawet i tak wyjdzie. Co ciekawe, szarży nie masz, ale to pewnie ogarnąłeś. Także wyszło jak wyszło, no i ostatecznie wygrałeś. Nawet masz całkiem spoko liczbę probek właśnie. 73 to ci polecam taką liczbę. Niektórzy nawet programerzy robią 80, ale myślę, że możesz się zatrzymać na takiej, jaką tutaj masz. No i wiadomo, podczas bitwy powinieneś ciągle robić na skutach klawiszowych Immortale. Tutaj rally pointów też za bardzo nie masz, więc ustawię sobie od razu do czwartej bazy, czy tam do trzeciej, bo tutaj wiadomo, że zaraz jego kontratak się może pojawić, więc dobrze, żeby tam te Immortale szybko biegły. No i masz 10 gate'ów. No, dobrze. Na czterech bazach 10 gate'ów, 2 robo i powolne przechodzenie w jakieś tam kariery. Myślę, że będzie w porządku, ale skup się póki co na tym, żeby nauczyć się robić Immortale, Archony i Storma i do tego jakieś warpiny zelotami. Jak on wychodzi na mapę, od razu wlatujesz mu, robisz przyzwanie zelotów i ciśniesz mocno. Nie, było tak w miarę okej, myślę. Tylko postaraj się zapisać sobie to wszystko, co powiedziałem, zwłaszcza początek Build Order też. Będzie dobrze ten moment, kiedy Sentry przyzwać, robo, bo to są takie kluczowe elementy, które ci ukształtują całą rozgrywkę. Będzie pan zadowolony. Paladin StarCraft, mam nadzieję, że pomogę. Polecam suba, lajka, komentarz, dzwoneczek na YouTubie. Pomaga mi to. Jak macie pytania, śmiało zadawajcie. No i cześć.